Komisji Podjęcia uchwały w sprawie budżetu na 2009 rok. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Andrzeja Rudzińskiego. Zakładamy, bo zawsze określone założenia trzeba przyjąć, tworząc budżet, że przyszły rok będzie może nie równie efektywny, ale na pewno zrobimy wszystko, aby skorzystać z maksymalnych dofinansowań unijnych. Jak już wspomniałem, mamy już pewne informacje o programach, które startują w pierwszym kwartale i na pewno będziemy starali się na bieżąco śledzić sytuację. Dzisiaj uchwalamy budżet, ale tak naprawdę musimy mieć świadomość, że jest to dokument, który będzie ulegał zapewne bardzo wielu zmianom. Jak Państwo widzicie, tutaj liczymy na uzyskanie dochodów na poziomie 70 168 475 zł. Jak Państwo widzicie, tutaj głównym, największą tutaj chyba wartością jest udział w podatkach dochodowych, zarówno w podatku dochodowym prawnych i osób fizycznych. Oczywiście te wielkości są przyjmowane w budżecie na podstawie oczywiście tutaj informacji ministra finansów na dany rok. Mamy tutaj również podatki lokalne, na które mamy bardzo duży wpływ. Jak Państwo wiecie, średnio podnieśliśmy podatki czy stawki dodatkowo 4%. Z wyjątkiem stawki od działalności gospodarczej, czyli od budynku związanych z tą działalnością, gdzie niejako wychodząc naprzeciw tutaj oczekiwaniom przedsiębiorców, również informacja o możliwym kryzysie, zdecydowaliśmy się na obniżenie tej stawki do 2,9%. Ja myślę, że tutaj na wpływy podatkowe musimy też patrzeć, czy jest to swego rodzaju mechanizm pozwalający tworzyć czy kreować warunki do rozwoju gospodarczego na naszym terenie. Jak Państwo wiecie, od wielu lat taką politykę stosujemy. Ona składa się z wielu elementów. Mamy podatki stabilne, przewidywalne, zawsze niższe niż wynika to ze stawek maksymalnych ministra finansów na dany rok. Oczywiście konsekwencją takiego działania są mniejsze wpływy do budżetu. Gdybyśmy tutaj się pokusili o wyliczenia, to z tytułu mniejszych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynie 3,8 miliona złotych, ale z drugiej strony tak naprawdę dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, tyle więcej wpłynęło do budżetu z tytułu takiej polityki, z tytułu powstania nowych powierzchni opodatkowanych tym podatkiem. Ja jestem przekonany, że ta kwota jest wyższą, czyli nawet z tego punktu widzenia czystego rachunku ekonomicznego opłaca nam się prowadzić politykę progospodarczą, prorozwojową, która skutkuje tworzeniem nowych miejsc pracy i bezpośrednimi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości. Przedstawiony Państwu projekt budżetu zakłada jak zwykle maksymalne wykorzystanie funduszy zarówno tutaj naszych gminnych, krajowych, jak i unijnych. Myślę, że tutaj będziemy na ten temat jeszcze szczegółowo mówić, jeżeli będą pytania. Natomiast może jeszcze tutaj kilka słów o dochodach. Wpływy z podatków przyjęliśmy na podstawie informacji, deklaracji oraz stawek przyjętych na dany rok i można powiedzieć, że one odzwierciedlają wynik tych wyliczeń. Natomiast tutaj powiem, bo mogą się pojawić pytania, te kwoty są z niewielkim zaokrągleniem w dół, czyli krótko mówiąc, zawsze mamy tam niewielką rezerwę na wypadek taki, że jeżeli komuś tam się powinien ona, nastąpi odroczenie terminu płatności, czy w jakichś przypadkach nastąpi konieczność umorzenia tego podatku, to tutaj w tych kwotach, które przyjęte są w tych dochodach, w bardzo niewielkim, ale w pewnym stopniu żeśmy taką korektę przyjęli. To jest na pewnego rodzaju takie działanie asekuracyjne, ale w określonym minimalnym stopniu. Subwencję oświatową, którą tutaj Państwo widzicie, mamy również jako duży wycinek tego tortu. Przyjęliśmy na podstawie informacji przekazanych przez ministra finansów i można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy to jest pewnik. Natomiast jak Państwo wiecie z lat poprzednich,
ta subwencja w skali roku się zmienia. Jeżeli są podejmowane przez ministerstwo określone decyzje co do wynagrodzeń, co do innych programów, to również ma to wpływ na algorytm służący do wyliczenia tej subwencji. Może się zdarzyć, że będziemy również tą kwotę zmieniać. Środki na zadania zlecone oczywiście są zapisane na podstawie konkretnych tutaj danych z Urzędu Wojewódzkiego. Uwzględniliśmy również pożyczki i dotacje zgodnie z wcześniej udzielonymi promesami zapewniającymi sfinansowanie określonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Może tutaj powiem, żeby nie omawiać wszystkiego, o jeszcze jednym wycinku tego tortu, którego tutaj tak naprawdę nie ma. A mianowicie, jak Państwo wiecie, my musimy planować w wydatkach spłatę kredytów, pożyczek itd. W niektórych przypadkach, szczególnie jeżeli chodzi o pożyczki na zadania związane z ochroną środowiska, w umowach zapisane są warunki, które są powodem do umorzenia części tych pożyczek. I załóżmy, jeżeli my spełnimy wszystkie warunki, fundusz na nasz wniosek może dokonać umorzenia części pożyczki. My ją zaplanowaną mamy w 100%. Natomiast efekt jest taki, że oddajemy mniej pieniędzy, niż myśmy to zaplanowali w wydatkach. Pojawiają się tak zwane wolne środki, które w określonym momencie możemy wprowadzić do budżetu i przeznaczyć na określone zadanie. Dlaczego tego nie ma w tym torcie? Mianowicie dlatego, że my musimy bazować na określonych dokumentach. Jeżeli zwracamy się o pożyczkę na budowę załóżmy kanalizacji w jakiejś tam miejscowości i fundusz nam udziela promesy, czyli zapewnienia, że na tą kanalizację tą pożyczkę otrzymamy, wtedy w dochodach wstawiamy pozycję pod daną nazwą. Natomiast jeżeli chodzi o te umorzenia, to my możemy wstawić do budżetu dopiero w sytuacji, kiedy na przykład fundusz wojewódzki udzieli nam pozytywnej odpowiedzi na wniosek o umorzenie części należności. Dlatego tutaj jest też pewna kwota, która gdzieś tam krąży, a których nie ma w torcie. Natomiast są to jakieś w pewnym momencie realne pieniądze. Przygotowując projekt wydatków, przyjęte zostały następujące założenia. Może przeskoczmy na drugi tor, gdzie mamy również w takiej może nietypowej formie zbilansowane czy pogrupowane najważniejsze wydatki. Mianowicie płace w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych gminy przyjęliśmy na poziomie roku poprzedniego, uwzględniając 5% podwyżkę czy regulację płac. Stałe wydatki rzeczowe dla samego urzędu, dla jednostek organizacyjnych zwiększyliśmy o 3%. Przy takich założeniach zostały skonstruowane w wielkości dotacji do jednostek budżetu kultury oraz pozostałych jednostek organizacyjnych skorygowane o wydatki nadzwyczajne, takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, czy też wydatki, które występują lub występowały w poprzednim budżecie incydentalnie, które w bieżącym roku również mogą wystąpić. Jak Państwo, może tu się zatrzymajmy chwilę nad tym schematem. Jak Państwo zauważycie, to przy oczywiście zakładanym deficycie na poziomie około 10 milionów złotych mamy do wydania środków w granicach 80 milionów złotych. I proszę zobaczyć na ten wycinek tortu u góry po prawej stronie. To są wydatki na oświatę. Z wyłączeniem inwestycji jest to kwota 28 143 810 zł i stanowi to 36% całego budżetu łącznie z planowanym 10-milionowym deficytem. Jeżeli dobijemy do tego wydatki inwestycyjne, dodam, że jest to głównie tutaj budowa nowej szkoły podstawowej w Karpińsku, daje nam to kwotę 29 732 tysięcy z jakimś tam kaczkiem. To już stanowi 37% wydatków naszego budżetu. Jeżeli byśmy wydatki budżetu oświaty przyrównali do poprzedniego tortu, czyli do dochodów, które uzyskujemy na poziomie 70 milionów, to ten udział rośnie do 40% naszego budżetu. Dlaczego o tym mówię?
dlatego że jest to największy wydatek naszej gminy, dlatego że często tutaj podejmujemy decyzje o uruchomieniu takich czy innych programów, skorygowaniu budżetu o określonych regulacjach. Natomiast chcę zwrócić Państwa uwagę, że udział wydatków oświatowych z roku na rok w budżecie gminy rośnie. Kiedyś to była 1/3, natomiast z roku na roku, tych procent przybywa. I myślę, że na pewno jest to nie tylko największa część budżetu, ale chyba najważniejsze zadanie, do którego realizacji jesteśmy zobowiązani. Natomiast myślę, że to, co powiedziałem na początku sesji, że chcemy utworzyć naprawdę na bazie ZEAS-u coś w rodzaju takiego mini kuratorium gminy w ogólnym zakresie oświaty. I zadaniem nie może być tylko i wyłącznie obsługa administracyjna czy rejestracja poszczególnych faktów z poszczególnych szkół, ale musimy bardzo starannie analizować funkcjonowanie poszczególnych placówek, podejmować określone tutaj działania zmierzające do racjonalizacji, na bieżąco, że tak powiem, porównywać to z rozwiązaniami innych gmin, bo widzimy, że tutaj te wydatki stanowią naprawdę lwią część. Spójrzmy może na wycinek po lewej stronie, również bardzo duży. To są inwestycje. I tutaj powiem szczerze, można do tego podejść w różny sposób. Można, bazując na 70 milionach złotych, oczywiście ograniczyć wydatki inwestycyjne, biorąc pod uwagę kryzys, który gdzieś tam może wystąpić, który może się tutaj w określonym stopniu przełożyć. I nawet takie wnioski padały na poszczególnych pozycjach, na poszczególnych komisjach, żeby może stworzyć listę rezerwową, może żeby stworzyć harmonogram inwestycji najważniejszych, które na pewno mają być zrealizowane, może tych mniej ważnych, z których może będziemy realizować. Oczywiście decyzja należy do Państwa, natomiast ja chciałbym Państwu przedstawić mój punkt widzenia na ten problem. Powiem tak, na pewno kryzys, który może wystąpić, jest rzeczą negatywną. Wszyscy sobie byśmy życzyli, żeby go nie było, albo żeby dotknął nas w stopniu minimalnym. Na dzień dzisiejszy to jest trochę takie wróżenie z fusu, bo trudno nam powiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało w roku 2009 czy w latach następnych. Natomiast myślę, że zmniejszenie przycięcia w zakresie inwestycji byłoby, ja trochę mi szwankuję gardło, nie mogę mówić głośniej, byłoby przyłożenie cegiełki naszej gminnej do tego kryzysu, który może wystąpić. Tak naprawdę zauważcie Państwo, że przy tym poziomie inwestycji, który jest tutaj zaplanowany, gmina w Olsztyn jest jednym z największych inwestorów na rynku. I to, ile pieniędzy przeznaczymy na inwestycje, w jakim stopniu przełoży się na funkcjonowanie firm, na ilość miejsc pracy, czy też odwrotnie na zwolnienia, wypłacane zasiłki i inną pomoc socjalną. Ja myślę, że tutaj ten poziom budżetu jesteśmy w stanie zrealizować. Jeżeli wystąpią jakieś zagrożenia, myślę, że będziemy tutaj z Państwem rozmawiali na temat uruchomienia obligacji komunalnych. Z tego źródła do tej pory żeśmy nie korzystali i stanowi to taki ufor bezpieczeństwa, ale myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas, żeby rozmawiać. Natomiast chcę zwrócić też uwagę na to, że przy mniejszej ilości zamówień na rynku i budowlanym, i w innych branżach, myślę również, że za tą samą złotówkę jesteśmy w stanie wykonać więcej tych zadań, które do wykonania mamy. Także uważam, że tutaj nie powinniśmy wyhamowywać procesów inwestycyjnych, ale przeciwnie, realizować to w zaplanowanym kształcie. Na pewno dla Państwa są ważne wskaźniki, jakie osiągniemy na koniec przyszłego roku. I może tutaj, to jest wprawdzie w materiałach, ale żeby może tutaj uprzedzić, powiem, że w najgorszej sytuacji, kiedy byśmy zaciągnęli kredyty na pokrycie naszego deficytu, nasza sytuacja na koniec roku 2009 będzie przedstawiała się następująco. Mianowicie procent naszego zadłużenia w stosunku do dochodów
wyniósłby 38,9% na 60% możliwych. To jest w najgorszym wariancie. Ja myślę, że on nigdy nie wystąpi, bo tak naprawdę zawsze planując deficyt musimy zakładać tego typu wskaźniki. Natomiast w rzeczywistości, kiedy uzyskujemy pomoc bezzwrotną w postaci dotacji czy pożyczek umarzalnych, to tutaj ilość tych środków do wzięcia w postaci kredytu zaczyna nam topnić. Natomiast procent obsługi zadłużenia wyniósłby w najgorszym wypadku na koniec przyszłego roku 4,54% na 15 możliwych. Także widzimy, że te wskaźniki są bardzo bezpieczne. Ja tylko przypomnę, że kiedy kończyliśmy budowę oczyszczalni ścieków, to te wskaźniki były daleko gorsze, wiele pożyczek zostało już spłaconych. Ja myślę, że jest to właściwa polityka, że wiele zadań finansujemy z pożyczek, spłacamy je, ale uzupełniamy to również środkami bezzwrotnymi ze źródeł krajowych czy też unijnych. Jak już wielokrotnie wspominałem, jednym z priorytetowych zadań, które chcemy zrealizować w bieżącej kadencji, jest w dużym stopniu rozwiązywanie problemów komunikacyjnych naszego miasta i gminy. Chcielibyśmy utrzymać wysoki poziom nakładów na drogi po to, aby zrealizować większość oczekiwań pod tym względem mieszkańców miasta i poszczególnych wsi. Nie wiem, na pewno Państwo pamiętacie, rozpoczynając tą kadencję, powiedzieliśmy, że budowa dróg ma stanowić priorytet w naszych wydatkach inwestycyjnych. Chcieliśmy realizować około 10 dróg rocznie i myślę, że w dużym stopniu nam się to udaje. Ja tutaj dokładnie nie liczyłem, ale sobie przypominam, na przyszły rok zaplanowaliśmy dróg oczywiście o różnym charakterze, różnej długości, około 14 pozycji. Ja myślę, że możemy tutaj pokazać te drogi, które zamierzamy zmodernizować w roku przyszłym. Mamy przygotowane kilka zdjęć pokazujących stan obecnych, a mianowicie jest to budowa ciągu ulic Marcinkowskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza i Ogrodowej, czyli rejon miasta tutaj wokół Świdezianki. Jak Państwo widzicie, tutaj ta nawierzchnia rzeczywiście dosyć mocno zniszczona. Myślę, że pewien wpływ na to miało również zamknięcie wiaduktu i przeniesienie określonego zagrożenia ruchu na tę ulicę. I tak jak Państwo wiecie, mamy już tutaj stuprocentową pewność, że otrzymamy dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych związanych z modernizacją tego ciągu ulic. Kosztów kwalifikowanych, od razu mówię, dotyczy to nawierzchni, chodników, kanalizacji deszczowej, ale na przykład nie są uwzględnione, czy są niekwalifikowane wszelkiego rodzaju przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej itd. Prawdopodobnie, jeżeli takie wystąpią, będziemy musieli też szukać własnych środków. Kolejna droga, którą mamy zaplanowaną, to można powiedzieć, są dwa odcinki drogowe w rejonie ulicy Garbarskiej. To jest odcinek, który łączy naszą wybudowaną pływalnię z tym osiedlem. Ja myślę, że to jest droga o bardzo dużym znaczeniu. Jak Państwo wiecie, w tej chwili dojazd do pływalni odbywa się ulicą Komorowską. Oczywiście tutaj korzystając ze zjazdu z drogi krajowej oraz tutaj z ulicy Drzymały. Natomiast po wykonaniu tego łącznika udrażniamy mieszkańcom całego osiedla Garbarskiego tutaj bezpośredni dojazd do parkingu. Jak Państwo pewno wiecie, przy pływalni zamierzamy zrealizować budowę zespołu wojsk sportowych w ramach programu Polski 2012 i wzdłuż tej ulicy myślę, że powinny powstać kolejne miejsca parkingowe, tym bardziej, że tak zauważając po tych godzinach szczytu napływami, że parking jest tak naprawdę wypełniony po brzegi. Także myślę, że tak jak w każdym innym przypadku, przy tego typu okazjach będą powstawały kolejne miejsca parkingowe. Kolejna droga to ulica, to właściwie droga dojazdowa do Nowej Dąbrowy. Od strony tutaj drogi Stara Dąbrowa. Kolejną drogą, również finansowaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w przyszłym roku, w
ma być budowa ulicy Cmentarnej w Obrze. Tutaj z kilku powodów. Raz, że jak Państwo widzicie, Obra się rozwija i tutaj powstają projekty odbudowania w kierunku jeziora. To myślę, że wartym odnotowania jest fakt, że Jezioro Święte w Obrze jest chyba jednym z najbardziej popularnych kąpielisk dla mieszkańców Olsztyna, mieszkańców gminy. No i myślę, że przedłużenie w ramach tego finansowania i udziału własnego tej drogi poprawi ten dojazd. A ponadto do Obry mamy wbudowaną ścieżkę rowerową, która kończy się praktycznie przy granicy miejscowości. W tym roku budujemy ulicę nową i tutaj przedłużenie tej drogi w kierunku jeziora stanowi również wydłużenie tego bezpiecznego ciągu do podróżowania rowerem, aby do tego jeziora świętego docelowo dotrzeć. Mówiłem już tutaj o budowie ulicy Nowej. Ona praktycznie przejdzie z jednego budżetu na drugi. Tutaj mieliśmy pewne problemy z dokumentacją techniczną, która pokonała najpierw czas ulicę podaliśmy. Również już pokazałem na zdjęciach. Kolejną drogą, którą zamierzamy budować, jest kontynuacja czy zakończenie już zadania, które trwa, mianowicie budowa zjazdu i odcinka drogi przy pola wiertacyjne pod realizację gospodarczą. Kolejną drogą to jest przedłużenie ulicy Powstańców Wielkopolskich, już o tym dzisiaj mówiłem. Kolejna inwestycja to budowa ulicy Słonecznej we Wroniawach. Mamy stan istniejący. Pokażmy, jak ona wygląda. Również pierwszy etap drogi we wsi Berzyna. To jest odcinek od zjazdu z drogi wojewódzkiej aż do krzyża, gdzie jest takie załamanie pod kątem 90 stopni. O, to jest ta droga. Jak Państwo widzicie, część pracy została już kiedyś wykonana. Jest krawężnik, jest oświetlenie. Dlatego ona nam jest chodnik. Dlatego ona nam nie pochłania, bo to jest zbyt dużych środków. Również małą inwestycją jest dokończenie budowy drogi gminnej w Powodowie. Tam podobnie już też w latach poprzednich został wykonany pewien zakres prac związany z okrawężnikowaniem. Kolejną drogą, którą chcemy kontynuować, jest budowa drogi na osiedlu w Starym Idzimiu. Pierwszy etap został wykonany i myślę, że tutaj w dwóch albo w trzech etapach chcemy dokończyć całe to osiedle, z których ten dróg korzysta tam bardzo wiele osób. Kolejną inwestycją, którą chcemy zrealizować, to jest budowa ulicy Wybickiego w Olsztynie. Tu akurat jest ta droga po zrównaniu i ona nie wygląda źle. Natomiast powiem szczerze, że jest to bardzo wyjątkowy fragment Olsztyna, gdzie po niewielkim nawet ulewach musimy uruchamiać jednostki straży pożarnych, aby ludzie mogli wyjść z domu. Tutaj też nie tylko dla uruchomienia tej ulicy, ale całej części tak zwanego Zatorza czy terenu położonego za Dolicą chcemy wybudować taki strategiczny, duży projekt sanitarny odprowadzający wody deszczowe do Dolicy. Nie tylko z tej ulicy, nie tylko z ulicy Poniatowskiego, ale również z ulicy Derwarskiej i wielu tam innych terenów, które w tej chwili się okrutnie mówiąc topią. Mamy oczywiście tę zaplanowaną kwotę na budowę i modernizację chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy. Myślę, że to będzie jeszcze tutaj przedmiotem szczegółowych ustaleń, co w tym zakresie będziemy robili, ale to są najważniejsze tutaj inwestycje drogowe, które chcemy zrealizować, niejako kontynuując te założenia o przeznaczeniu jak największej ilości środków na te zadania drogowe. Oczywiście chcemy realizować tutaj również pewne zadania we współpracy z innymi zarządcami dróg. Jak Państwo wiecie, jednym z takich mankamentów systemu komunikacyjnego w Olsztynie jest skrzyżowanie przy Urzędzie Skarbowym. Tu między innymi dzięki działaniom naszego samorządu został opracowany projekt ronda w tym terenie. Można powiedzieć, że on jest gotowy, jest ukończony, jest również pozwolenie na budowę i złożyliśmy deklarację w imieniu naszego samorządu o przeznaczeniu określonych środków na ten cel. Natomiast z tego co wiem, na dzień dzisiejszy dla Generalnej Dyrekcji pierwszoplanową inwestycją na terenie Olsztyna jest budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Miałecką.
Natomiast w kolejnej kolejności prawdopodobnie będzie to rok 2010, budowa ronda właśnie tutaj, w tym rejonie. Również określone zadania realizujemy wspólnie z powiatem olsztyńskim. Jak już tutaj powiedział pan starosta, dokładamy 20% kosztów ogólnych do budowy drogi na odcinku Stary Widzin Świętno. Ta droga jest chyba w najgorszym stanie, jeżeli chodzi o drogi powiatowej. Jak my również otrzymujemy, jak państwo wiecie, 200 tysięcy dofinansowania do inwestycji pod nazwą przebudowa ciągu ulic Marcinkowskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza i Ogrodowa. Chcemy też w tej kadencji wykonać większość prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Tak jak powiedziałem, tutaj będziemy reagowali na możliwości pozyskania środków w tym zakresie. Oczywiście liczymy na ten PROW, o którym już mówiłem, natomiast jeżeli nie otrzymamy z tego programu, będziemy tutaj korzystać ze środków pomocowych z Funduszu Ochrony Środowiska Wojewódzkiego, jak również innego rodzaju pożyczek, które są do dyspozycji na ten cel. Ważną kwestią do zrealizowania w bieżącej kadencji jest również modernizacja obiektów oświatowych. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że robimy tutaj dużo w tym zakresie. Na tą kadencję zaplanowaliśmy 4 duże przedsięwzięcia, a mianowicie rozbudowę gimnazjum w Kępowie, salę przy szkole podstawowej we Wroniawach. Te dwie mamy zrealizowane. Na rok przyszły planujemy budowę szkoły podstawowej w Tarbicku, a na rok 2010 budowę biblioteki przy zespole szkolno-gimnazjalnym w Obrze. Ważnym zadaniem, którego realizację przewidzieliśmy na rok przyszły, jest budowa drogi dojazdowej do składowiska odpadów, o której już tutaj mówiłem. Ona ma podwójne znaczenie. Z jednej strony umożliwi bezpieczny dojazd do składowiska, a z drugiej strony skomunikuje tereny inwestycyjne, które zostały przygotowane i częściowo już sprzedane. Jak co roku wystąpiliśmy z wnioskami o dofinansowanie wykupowanych przez Radę Dróg Miejskich do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu, już tutaj na ten temat powiedziałem. Łącznie po stronie dochodów, jak państwo widzicie na tych tak zwanych torkach, dochody planujemy na poziomie 70 milionów, wydatki na poziomie 80 milionów, czyli około 10 milionów deficytu zostaje do pokrycia, tak jak powiedziałem, z pożyczek preferencyjnych kredytów Banku Ochrony Środowiska. Ponadto przewidujemy zmniejszenie tego deficytu poprzez wprowadzenie tak zwanych wolnych środków, myślę, o których też już wystarczająco powiedziałem. Przychody budżetu zostały ustalone na kwotę 12 milionów 550 tysięcy złotych, natomiast rozchody, czyli te wszystkie składy kredytów, pożyczek, na kwotę 2 milionów 452 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, projekt budżetu, żeby już może tak powoli kończyć, bo się trochę rozgadałem, z oczywistych względów nie jest w stanie, że tak powiem, zagwarantować wykonania wszystkich oczekiwań, wniosków, postulatów składanych przy różnych okazjach na zebraniach miejskich, podczas prac komisji, również wniosków, które wpływają tutaj od poszczególnych naszych mieszkańców. Natomiast tak jak powiedziałem, staramy się doprowadzić do pewnego takiego kompromisu umożliwiającego z jednej strony realizację najpilniejszych celów, zadań gminy, z drugiej zaś strony danie sobie szans na pozyskanie jak największych środków z różnego rodzaju źródeł pomocowych. Oczywiście jako burmistrz ja firmuję ten dokument, proponując Państwu jego przegłosowanie, niejako daję Państwu gwarancję, że jest to budżet realny do wykonania. Na pewno jest to budżet bardzo ambitny. Tak jak powiedziałem, moglibyśmy sobie założyć, że wydatkujemy tylko tyle, ile mamy dochodów i ograniczamy swoje działania do tego zakresu. Ale jeżeli chcemy zrobić dużo, a myślę, że wszyscy, jak tu siedzimy na tej sali, chcemy, żeby te 4 lata były naprawdę okresem rozwoju Olsztyna, rozwoju gminy Olsztyn, to myślę, że tak ambitne założenia, jak tutaj przedstawiłem w tym, są w pełni uzasadnione.
Kończąc, może powiem, że w trakcie obróbki tego budżetu staraliśmy się uwzględnić maksymalną ilość różnego rodzaju propozycji, sugestii, choć nie wszystkich. Wiadomo, pieniądze nie są z gumy, często trzeba dokonywać wyborów i myślę, że ten budżet jest właśnie takim dokumentem optymalnym, kompromisowym, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że dla każdego może być on poddany subiektywnej, indywidualnej ocenie. Reasumując, proszę o przyjęcie tego dokumentu, natomiast w przypadku pytań, wątpliwości myślę, że szczegółowo postaramy się do nich ustosunkować. Rozpoczynam dyskusję i proszę bardzo zadawać pytania czy opinie na temat dochodów zawartych w budżecie na 2009 rok. Proszę bardzo. Ja myślę tak, że właśnie była to bardzo szczegółowo omawiana na poszczególnych komisjach. Martwi mnie, bo plan, który przedstawił pan burmistrz inwestycji i wydatków wszelkich, no jest naprawdę ambitny i godny ufności, zaufania i podziwu. Ale jak to w życiu bywa? Wielki brat za wielką wodą, jak ma katar, to my za pół roku grypę. Mamy gwarantowane. I w związku z tym nasze dochody w przyszłym roku kalendarzowym mogą w postaci subwencji, dotacji ulec no nieco zmniejszeniu i niezależnym to od dobrej woli Rady i Pana Burmistrza. W związku z tym myślę, że skoro dotacje i subwencje celowe nie spłyną w takiej wysokości, a prawdopodobieństwo jest wysokie, zatem no, należałoby wskazać już tak zwany plan B, ewentualnie skreślenia którychś inwestycji, które będą po prostu niemożliwe do zrobienia. Być może ten plan B nie powinien dzisiaj jeszcze oglądać swego miejsca, niemniej jednak analitycy Krajowej Izby Gospodarczej oceniają w skali makro, że około 80% zakładów w Polsce znacząco zmniejszy swoją produkcję. A zatem jeżeli zmniejszy swoją produkcję, to zmniejszą się i też dochody w budżecie zarówno centralnym, jak i naszym samorządowym, bo to jest system naczyń połączonych. Dlatego na wcześniejszych posiedzeniach komisji ja byłem za tym, żeby stworzyć tak zwaną hierarchię inwestycji ważnych i najważniejszych, a które by można ewentualnie sobie w sytuacji kłopotliwej podarować. To tylko chciałem tyle zadać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mogę tutaj kolegę Radnego uspokoić, jeżeli chodzi o dochody, ponieważ dla prezydium był ten temat poruszany i w związku z tym, o czym kolega mówi, o tym kryzysie gospodarczym, będziemy prosić pana burmistrza, aby co kwartał w takiej okrojonej formie były przedstawione informacje na temat przede wszystkim dochodów, bo wydatki to właśnie zrealizujemy, natomiast jeżeli chodzi o dochody, to taką informację będziemy prosić, ewentualnie w zależności od sytuacji, no Rada może podejmować na wysokim poziomie stosowne działania. Inwestycje nigdy nie zaczynają się na początku roku, także ja myślę, że jeżeli będziemy na pewno elastyczni, jeżeli w tym względzie, natomiast jestem zwolennikiem od tego, aby właśnie inwestycje były ostatnim elementem, gdzie będzie plany, natomiast zawsze można znaleźć oszczędności w innych dziedzinach. Proszę bardzo, Radny Kalej. Ja mam pytanie do pani skarbnik. Wydaje mi się, że do pani skarbnik, a mianowicie, co się mieści pod pojęciem zakup usług pozostałych? Dlaczego o to pytam? Ponieważ jak przeanalizowałem sobie budżet, przeliczyłem, to jest kwota około 2 milionów złotych, jakby pieniędzy konkretnie nie zaszeregowanych, bo nie wiem, co się pod tym pojęciem mieści. Zakup usług pozostałych. Oraz drugie pytanie w paragrafie 801, czy dział 801 oświata i wychowanie. Paragraf 40-40, dodatkowe wynagrodzenia roczne 651 tysięcy złotych. Czy mogłabym pani odpowiedzieć na to pytanie? Zaraz może zacznę od ostatniego pytania. Ten paragraf 40-40 są to tak zwane trzynastki. To jest 801, to jest dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych. 801-10 jest dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach. I tak dalej, i tak dalej. Tam się mieszczą tylko i wyłącznie
dodatkowe wynagrodzenie, czyli tak zwane 13. No niestety te wynagrodzenia nauczycieli nie są aż tak niskie, licząc procent od tego, który jest 8,5, wynosi to taką kwotę, a nie inną. Znaczy ona może ulec małej korekcie w dół, bo to się bierze, potem jeżeli chorobowy wypadło, no to ono się zbliża. Z tym, że no, patrząc na wynagrodzenie, jakie było wykonane przy budżecie, jak mówiliśmy projekt budżetu we wrześniu, żeśmy przewidywali, że to taka kwota będzie potrzebna. No niestety to musi być zaplanowane i tak żeśmy zaplanowali. W paragrafie 43.00 no, mieszczą się między innymi takie rzeczy jak wyluz nieczystości. Śmieci, no takimi rzeczami związane, ale niestety wywóz nieczystości też jest ma wysoką cenę i to musimy zapłacić, tak są dosyć duże, to nie są, że nie zakwalifikowane. To są wszystkie takie rzeczy, które nie mogą być nigdzie poza każdym ciele, to nie jest tylko tu jednym, to jest w każdym jednym ciele. W każdym jednym paragrafie, tak. W każdym jednym ciele. Bo ja, każda jedna jednostka ma wywóz nieczystości, ona musi być zaklasyfikować. Jest zgodnie z klasyfikacją, to się mieści w tym paragrafie. Wszystkie inne opłaty, opłaty pocztowe, monitoring, jednostki mają monitoring i szkoły, my też tutaj mamy monitoring, mówię, ja w tej chwili szybko nie mówię, ale między innymi... Tak zwane śmieci. Znaczy, no to, co jest usługą, a nie jest konkretnie nazwane, tak jak na przykład jest zakup materiału, który jest nazwany, a to wszystkie pozostałe usługi, czyli to, co jest usługą, to jest usługą. Internet jest osobny paragraf. Czyli ja pytam dlatego, że po prostu mnie te kwoty tutaj no, w rozdziale 600 transport i łączność jest zakup usług pozostałych 610 tysięcy. A na przykład drobniarki, tak. Wydajecie usług dotyczących równania dróg, akcja zima, to są wszystko usługi, zakup usług pozostałych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś wątpliwości wśród radnych? Proszę bardzo, radny Seglary. Dość poważną pozycją jest oświetlenie dróg i ulic. Na końcu, tak jak tu kolega wspomniał, zakup usług pozostałych 140 tysięcy złotych. Czy to wszystko bierze firma, która konserwuje nasze urządzenia, czy to jeszcze... Ja już o tym mówiłem na komisjach. Na dzień dzisiejszy jesteśmy można powiedzieć, w bardzo dużym stopniu, zresztą tak jak inne gminy, związani z zakładem energetycznym, jeżeli chodzi o eksploatację oświetlenia ulicznego, ponieważ bardzo wiele sieci, można powiedzieć, jest wykonanych równolegle, to znaczy sieć zasilająca jest również siecią oświetleniową. I tutaj zawarta umowa, pomimo że była kilkukrotnie przedmiotem negocjacji, zakłada, że energetyce płacimy za konserwację elementów świetlnych 20% zużytej energii i to daje tą kwotę. Powiem tak, pomimo że montujemy w tej chwili bardzo nowoczesne oprawy oświetleniowe, które są no, daleko bardziej żywotne, energooszczędne, ale również nie wymagają takich nakładów konserwacyjnych jak te stare rozwiązania, to nie udało nam się tutaj zejść z tą kwotą obsługi poniżej tych 20%. I ja myślę, że nie chcę tutaj może zbyt daleko idących deklaracji składać, ale będziemy szli w kierunku zmniejszenia kosztów tej obsługi. Albo po prostu się dogadamy z energetyką na mniejsze koszty, albo po prostu na tych sieciach, które są wydzielone, stanowią linie skablowane, stanowią nasz majątek, będziemy starali się w drodze oczywiście tutaj zamówień publicznych starać znaleźć firmy konserwujące to za mniejsze pieniądze. Tyle może na tym etapie. Dziękuję bardzo. Przypominam, że dyskutujemy na temat inwestycji. Proszę bardzo, Radny Dobrowski. Panie Przewodniczący, ja zadam przekorne pytanie Panu Przewodniczącemu Komisji Budownictwa. A pytanie moje brzmi tak. Jakie kryteria musi uwzględnić czy spełnić wnioskodawca, który stara się o umieszczenie inwestycji na dany rok? I tylko takie pytanie. Czy zrozumiał Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej? Nie. Jakie kryteria musi spełnić wnioskodawca ubiegający się o inwestycje, żeby znaleźć się w pakiecie inwestycji w danym roku? Znaleźłem się. Budżetowy czy? Ja mam pytanie w kwestii formalnej. Jak to jest, czy radni mogą
kierować pytanie do przewodniczących komisji. Wydaje mi się, że radni zawsze kieruje pytanie do burmistrza, prawda? Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Prowadzę sesję i proszę, proszę, bo tak zaraz za chwilę będzie bałagan. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Pani Burmistrz. Ja może troszeczkę w sukurs Panu Przewodniczącemu Komisji Budownictwa pójdę, dlatego że te zasady ustala Pan Burmistrz swoim zarządzeniem, zasady tworzenia projektu budżetu. I zarządzenie wynika jednoznacznie, zresztą ono obowiązuje corocznie i prawdopodobnie we wszystkich gminach te zasady są podobne, że wnioski składane są do burmistrza w Olsztynie do 30 września każdego roku. Oczywiście Państwo jako radni też te wnioski składacie, czy to na komisjach, one są spisywane, bo to nie tylko te wnioski pisemne. I na tej podstawie tworzony jest w październiku projekt budżetu. Do 15 listopada musi być prowizorium, które jest wysyłane do Izby Rachunkowej. Zresztą jest uchwała Rady w tym temacie, która te terminy określa. I to my zbieramy te propozycje, przygotowujemy ten projekt i ten projekt podlega obróbkom dopiero komisji. Także nie pan przewodniczący Komisji Budownictwa ani jakiejkolwiek innej ustala te zasady, tylko to wynika z uchwały Rady i z zarządzania burmistrza wykonawczego. Oczywiście ja tylko przypomnę, że komisje stałe są tylko opiniotwórcze w stosunku do przedkładanych tematów przez burmistrza. Proszę, proszę bardzo, zgłaszam się z Sołty Skarbiska. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Panuje poza salą oczywiście taka opinia o niektórych radnych, że najwięcej inwestycji jest w Kłębowie i w Karpińsku. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam. Nie wiem, czy Kępowo się zgadza. Chciałbym tylko, pracuję tutaj od 19 lat i chciałbym tylko przypomnieć, że każdą inwestycję, która była robiona w Karpisku, najpierw występowaliśmy z jakimś wkładem. To była ulica Rolna 100 milionów złotych, to była ulica Lipowa 10 tysięcy złotych, to była ulica Jeziorna 30 tysięcy złotych, to była ulica Kwiatowa około 10 tysięcy złotych, z tym, że ulica Rolna i Lipowa nie zostały dokończone. Wychodząc z tego założenia, że nasza Rada uwzględnia w pierwszej kolejności te wnioski, które coś wkładają, bo tak było, wkładają. Zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Leśnej o wybudowanie. Ja mówiłem, na jakich zasadach Karpisko przystępuje do wniosku. Najpierw trzeba coś włożyć, później dopiero idziemy i składamy wnioski. Mieszkańcy Karpiska, czyli ulicy Leśnej, zgodzili się dobrowolnie opodatkować i zapłacić za podkłady geodezyjne i to wszystko to, co mam podsumować. Rada Sołecka przeznaczyła 10 tysięcy złotych na dokumentację. Proszę mi powiedzieć, czym nasze pieniądze, chociaż troszeczkę mniejsze, ale nie takie duże inwestycje, różnią się od pieniędzy pana, jeśli się nie wiem, marszałka. Ma 50 tysięcy, ale rozprzestrzeniamy. Ja uważam, że inicjatywa mieszkańców inicjatywa powinna być stokrotnie nagradzana, bo takich już nie ma. Mówiła pani wiceprzewodnicząca, że pierwszy, jak to się nazywa, odcinek kanalizacji położył pan burmistrz Wąż. Nieprawda. Pierwszy odcinek kanalizacji położyli mi mieszkańcy Karpicka ze swoich składek na ulicy Podgórnej. Później reszta upadła, bo okazało się, że przyszła dewaluacja pieniędzy, nasze pieniądze poszły na ten i dokończył budowę urząd. Ale pierwsze, znowu mówię, z własnych składek, jest pan Zembrowski, radny, był w ten czas w komitecie, ja nie brałem udziału. Ja zbudowaliśmy sami, dostaliśmy dotację, pani wiceburmistrz była jeszcze chyba w Warszawie o podpis, dostaliśmy dotację za wykonanie tej kanalizacji sami, 150 milionów, to wszystko zostało włożone w inwestycje.
załatwiłem 200 tysięcy złotych z jednej organizacji, włożyłem to w inwestycje. Proszę panie sołtysie, ale... I chciałbym wiedzieć dlaczego, co mam powiedzieć moim mieszkańcom. Co mam moim mieszkańcom powiedzieć? Panie przewodniczący, mówię w imieniu swoich mieszkańców, a takie mam... Ulica Garbarska, pan burmistrz mówi, że to jest nam potrzebne. Miał być budowany w Karpisku plac wiejski. Zgodziliśmy się na to, że miała być ulica Słoneczna, bo to jest dojście z ulicy Garbarskiej do kościoła. Dobrze, żeby chodzili do kościoła, niech mają ulicę Słoneczną. Zgodziliśmy się. Z drugiej strony jest, jak to się nazywa, ścieżka rowerowa. To jest wejście. Ta droga na dzisiaj, panie burmistrzu, ja to znam. Ta droga jest na dzisiaj połączeniem jednego bloku z placem do, jak się nazywa? Całego osiedla, panie sołtysie. Nikt 200 metrów 150 nie jeździ samochodem, panie burmistrzu, no, jak Boga kocha. Budujemy drogi, gdzie pan marszałek dopłaca 50 tysięcy złotych, tak? Które mają wartość 700, 800, 600 tysięcy, a nasze pieniądze dostaną. Co nam powiedzieć mieszkańcom? Dlaczego nasze pieniądze są gorsze? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. To znaczy, ja może powiem w ten sposób. Ja tutaj staram się pana sołtysa zrozumieć i mogę tylko pana zapewnić, że tak jak tutaj występuje partycypacja w kosztach przy różnego rodzaju inwestycjach infrastrukturalnych w miejscowości Karpicko, tak występuje również w innych miejscowościach. Tutaj na ogół jest tak, że radni biorą udział w zebraniach wiejskich i proszę mi wierzyć, niezależnie czy to jest zebranie w Karpicku, w Obrze, czy w jakiejkolwiek innej miejscowości, to postulaty infrastrukturalne zaczynają się od wyliczenia, w jakim stopniu mieszkańcy partycypowali w kanalizacji sanitarnej, w budowie gazociągów, w budowie innych elementów. I oczywiście ci mieszkańcy mówią to w przekonaniu, że tego typu przypadki miały miejsce tylko w ich miejscowości, natomiast pozostałe miejscowości miały, że tak powiem, dane to z urzędu bez jakiegokolwiek zaangażowania mieszkańców, co jest nieprawdą, bo w zasadzie wszyscy mieszkańcy, jakbyśmy tutaj na to nie spojrzeli, zarówno gminy, jak i miasta, w określonym czasie, w określonych inwestycjach partycypowali. I ja może tutaj odnosząc się do słów pana sołtysa, powiem, że najmniej dyskusji odnośnie tego, które drogi powinny być robione, a które nie, najmniej dyskusji było w momentach, kiedy żeśmy dróg nie budowali wcale. Wtedy rzeczywiście nikt nie dyskutował, jeżeli się tam jakaś droga pojawiała raz na 3 lata, czy ona jest najwłaściwsza, czy nie. Natomiast w sytuacji, kiedy przeznaczamy coraz większe pieniądze na budowę dróg, kiedy tych pozycji jest nie 3, 5, ale jest 14, tak jak w tym budżecie, to oczywiście pojawiają się tutaj oczekiwania, dlaczego gdzieś tam już się kolejną drogę robi, a tutaj ja mieszkam jeszcze przy drodze, na której nie ma utwardzonej nawierzchni. I ja powiem tak, no oczywiście my tutaj bardzo poważnie podchodzimy do wszystkich wniosków, które spływają z poszczególnych miejscowości. Natomiast na pewno decydentem, jeżeli chodzi o zatwierdzenie ostatecznej formy budżetu, jest Rada Miejska, która bierze pod uwagę wszystkie aspekty, a nie tylko wniosek kierowany, czy nawet popierany finansowo przez daną miejscowość, bo tak to wynika tutaj z kompetencji. Ja tutaj muszę powiedzieć, że kiedy pojawił się wniosek tutaj pana sołtysa odnośnie opracowania dokumentacji na ulicę Leśną, to Wydział Infrastruktury, z tego co wiem, to pierwsza odpowiedź powiedział, że my nie wyrażamy zgody na przeznaczenie tych środków, które skierowaliśmy do Rady Sołeckiej na opracowanie tej dokumentacji, ponieważ ta droga nie jest w planach inwestycyjnych na rok 2009. Tutaj pan Stachura, używając tutaj różnych argumentów, przekonał mnie do wyrażenia zgody i dofinansowania pozostałych kosztów związanych z opracowaniem tej dokumentacji, tylko wyraźnie powiedzieliśmy wtedy sobie na spotkaniu, w którym brało udział tutaj szereg osób, na co jest również spisana notatka, że to, że przystępujemy wspólnie, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, do opracowania projektu technicznego na drogę, na której zależy tutaj panu sołtysowi mieszkańcom, w
wcale nie przesądza faktu, że ta droga będzie natychmiast automatycznie wprowadzona do budżetu. Ja myślę, że tak jak droga czy ulica Leśna w Karpińsku powinna być zrealizowana i jest na pewno potrzebna, i ja tutaj absolutnie nie zamierzam kwestionować argumentu, o którym mówił pan Stachura. Tak ważne z różnych punktów widzenia są również te pozycje drogowe, które są zapisane w dokumencie. I ja tutaj mogę tylko panu Janowi powiedzieć tak, że na pewno to nie jest tak, że wniosek został zignorowany, on będzie zrealizowany. Natomiast no, chcę tylko wspomnieć o tym, że do rozwiązania tam mamy kwestię odwodnienia nie tylko tej drogi, ale całego sektora Karbicka. I myślę, że harmonogram będzie wyglądał w ten sposób, że w roku 2009 wykonamy projekt oraz prawdopodobnie uda nam się zrealizować konieczny odcinek budowy kanalizacji deszczowej. Natomiast na 2010 zaplanujemy budowę tej drogi. Przyjęliśmy określone zasady, jeżeli chodzi o budowę dróg, i nawierzchnię budujemy w sytuacji, kiedy mamy tutaj pełne uzbrojenie. Natomiast co ja mogę powiedzieć? Ja chciałbym, żeby te 30 parę pozycji drogowych, które są w tak zwanym koncepcie życzeń, udało się zrealizować od ręki. Ale po prostu tego zrobić się nie da, tak jak powiedziałem, pieniądze są z gumy. Natomiast perspektywa uważam jest bardzo dobra. Zauważcie państwo, jak przyspieszamy tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. W tym tempie naprawdę do końca kadencji jesteśmy w stanie wykonać większość z tych wnioskowanych inwestycji. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi do przedłożonego projektu? Nie widzę, w związku z tym przystępując do procedury czytania, później przegłosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta gminy Olszyn na 2009 rok. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem budżetu miasta gminy Olszyn na 2009 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła budżet miasta i gminy na 2009 rok.